Coś coś się popsuło, więc powtórzę jeszcze raz. Nie no, oczywiście zadanie 237 jest podobne, tylko że mamy tu taki schemacik, już to tłumaczyłem, ale musiałem przerwać nagrywanie. Wjeżdżam sobie widełkami od tej strony i mam i biorę sobie wartość e, 1200 dzielę ją na 2 i mam środek ciężkości 600 e, i mam na 600 sprawdzić e, e, i. Określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść na wysokość 4000 mm, czyli spotyka się to tutaj. Mamy 2900, jest taka odpowiedź, to jest odpowiedź B w 237. 238 jest bardzo podobne do tego zadania, wręcz takie samo, więc nie będę go kolejny raz tłumaczył. Tutaj wychodzi 3400 kg. Kolejne zadanie to jest zadanie 239. W oparciu o przedstawiony diagram uźwigu oraz rysunek określ maksymalną łaskę ładunku pobieranego od strony B. Tak więc jeżeli wjeżdżamy sobie od strony B, tutaj widzę, że jest inny troszkę rysunek, dlatego to obliczę. Eee, wjeżdżamy sobie tutaj od strony B, środek ciężkości wyliczamy stąd, dzielimy 1300 na 2 jest 650, 650 nie mieści się tu, nie mieści się tu, mieści się dopiero tutaj i sprawdzam sobie mm, maksymalną łasę ładunku. Maksymalna łas, masa ładunku będzie gdzieś tutaj, czyli to będzie coś pomiędzy 1300 a 1600. Czy mam taką odpowiedź? Mam 1500 kg, zaznaczam tą odpowiedź. Powtórzę jeszcze raz. Tutaj wziąłem sobie środek ciężkości z tej, z tej wartości 1300. Zmieści się to dopiero w 700, ponieważ 600 i w 500 się nie zmieści. Jadę sobie tutaj do góry po tych wartościach i szukam później wartości w odpowiedziach między 1300 a 1600. Kolejne zadanie, otworzę sobie tu swoją ściągę. Kolejne zadanie jest takie samo. Tutaj w nim wychodzi 2300. Kolejny rysunek, jaki mamy. Kolejny rysunek już jest podobny, jest podobny bardzo nawet do takich, których już robiliśmy, ale zrobimy to jeszcze raz. W oparciu o przedstawiony diagram ływig oraz rysunek określ maksymalną łasę ładunku pobranego od strony A. Także wjeżdżamy sobie widłami od strony A, bierzemy tą długość. Tu mamy 1000 mm, czyli środek ciężkości to jest 500 mm. I w której, ćwiartce, w której kolumnie będziemy działać? Oczywiście w 600, bo jest tutaj najmniejsza wartość, która mieści w sobie to 600. I sprawdzamy sobie, co je tu sprawdzić. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu określ maksymalną masę ładunku. Maksymalna ma masa ładunku to jest 2000 kg, bo tyle możemy sobie maksymalnie tutaj zabrać w tej kolumnie, ponieważ działamy tylko i wyłącznie w tej kolumnie. Jest taka odpowiedź, tak jest 241 odpowiedź d. 242. W oparciu o przedstawienie diagramu dźwigu określ maksymalną masę ładunku y, dla B w której ćwiartce będziemy działać może sobie określimy wjeżdżamy od strony B czyli bierzemy sobie tą długość 1500 na 2 to jest 750 750 nie mieści się ani tutaj, ani tutaj w 600 się nie mieści, w 700 się nie mieści mieści się dopiero w 800 i tutaj największa wartość z tych to jest 1500 jest taka odpowiedź, zaznaczam ok, mamy tutaj troszeczkę tru trudniejsze zadanie w oparciu o e, przedstawiony diagram u dźwigu określe, e, rys, oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobieranego od strony A. Pobieramy sobie ładunek od strony A. Dzielimy, tak jak w tamtych zadaniach, 800 na 2 wychodzi, wychodzi 400 mm. I gdzie się to zmieści? Zmieści się nam to tutaj w 500, bo to jest najmniejsza wartość. Tu się zmieści, tu się zmieści, tu się zmieści, tu się zmieści, tu się zmieści ale to jest najmniejsza. I mamy tutaj określić maksymalną łasę ładunku. Czyli lecimy sobie tutaj od góry do dołu. Maksymalna masa ładunku to jest 1400 kg. 243 zadanie, odpowiedź A. Kolejne zadanie jest dokładnie takie samo i w nim wychodzi bodajże 1040 kg. Skoro to ostatnie zadanie, to może jeszcze wytłumaczę, chociaż jest już analogiczne. Wjeżdżamy sobie od strony B widłami. Jak wjedziemy sobie widłami od strony B? 1400 dzielimy na 2, to jest 700. Nie działamy w tej, bo tu się nie zmieści. W tej kolumnie też nie, tylko dopiero w tej 800. Tutaj najwyższa wartość 1040. Jakby ktoś z Państwa miał jakieś pytania, zapraszam do zadawania pytań w komentarzu, bądź też w wiadomości prywatnej, nie wiem co tam podam, Facebook albo Instagram. Jeżeli któreś zadanie będzie niejasne, jeżeli coś niejasno wytłumaczyłem, bardzo proszę o wiadomość prywatną. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś zadania, których tutaj nie ująłem, również można je do mnie przysyłać i będziemy je rozwiązywać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, żegnam się z Państwem. Do widzenia. Ciao. Bye!